Krakowie i w Małopolsce jest pilna potrzeba, aby było dofinansowanie na szkoły niepubliczne, czyli prywatne. Chodzi o to, aby tego typu szkoły mogły zaistnieć nie tylko w bardzo malutkim gdzieś tam kręgu, ale w dużo szerszym, aby jak najwięcej uczniów mogło je poznać i do nich trafić i w nich się kształcić, użyźniać swój intelekt, rozwijać swoje umiejętności, swoje zainteresowania, poszerzać horyzonty myślowe. Pilna potrzeba istnieje, aby je pogłębiać. Dlatego ja jestem zwolennikiem tego typu szkół, bo one jedynie potrafią kształcić ducha młodego pokolenia. I to doświadczenie, które w tych młodzieńczych latach się nauczą, będzie owocowało w ich przyszłości, w wyrobieniu ich konkretnego zawodu czy stanowiska życiowego.